Jest w Czarnym posesja, na której od kilku miesięcy tłumnie gromadzą się niesamowici goście. Każdy z nas pamięta ich z czasów dzieciństwa, ale nie każdy zdaje sobie sprawę, że dzięki niezwykłej pasji jednego z mieszkańców naszego miasta, te ukochane przez dzieci postaci spotkać można w realnym życiu. Mowa tutaj oczywiście o Tadeuszu Żyła i jego imponującej kolekcji rzeźb przedstawiających całą plejadę bohaterów kultowych bajek. Od Bolka i Lolka, przez Koziołka Matołka, aż po Szpiega Skrajny Deszczowców. Pan Tadeusz własnoręcznie wykonał ponad setkę rzeźb. I mimo, iż jest osobą niezwykle zapracowaną, a każdą wolną chwilę poświęca swojej pasji, zgodził się opowiedzieć przed naszą kamerą o kulisach swojej pracy i źródłach inspiracji. A pierwszą rzeźbę wykonałem dokładnie 15 lat temu. I to było takie, można powiedzieć, taki dziwny zbieg okoliczności, bo wcześniej nigdy nie myślałem o tym, żeby w ogóle zacząć rzeźbić, ale spotkałem taką w sklepie ładną rzeźbę. No niestety ona była w mojej ocenie za droga. No i pomyślałem sobie, a może spróbuję taką rzeźbę zrobić sam. No i tą pierwszą rzeźbę zrobiłem z takiego bloku gipsowego. Wylałem duży gipsowy blok, żeby się przekonać, czy będę potrafił. No okazało się, że rzeźba fajnie wyszła i stwierdziłem, że jednak jakieś tam manualne zdolności mam, no i będę dalej próbował. I tak potem powstała następna rzeźba z drewna już. I okazało się, że to po prostu dość łatwo mi wychodzi i myślałem, że będę dalej próbował. Ale ze względu wtedy, mówię 15 lat temu, na budowę domu, byłem pochłonięty budową. Wobec tego to rzeźbienie odłożyłem na później. I tak po kilku dobrych latach, a właściwie to dobre 5 lat temu, rozpocząłem to rzeźbienie na dobre. Ale wtedy już można powiedzieć na szerszą skalę. I do tej pory u siebie tylko w ogrodzie. Mam tych rzeźb już ponad 60. No, zrobiłem też, wykonałem rzeźbę gdzieś w jakichś podarunkach dla kogoś i tak dalej. Także wszystkich razem będę miał już koło setki. Oczywiście, może to nieskromnie zabrzmi, jak to mówi się, trening czyni mistrza i w obecnej sytuacji, w obecnej chwili, no, zrobić tą rzeźbę, wydobyć z jakiegoś klocka postać nie sprawia mi większych kłopotów. Jest to naprawdę niesamowita przyjemność, taka typowa na jesienno-zimowe wieczory, bo właściwie tylko w tym okresie przeważnie rzeźbię. No, na to muszę oczywiście poświęcić bardzo dużo czasu, ale to mogę powiedzieć też jest zasługa trochę mojej żony, że te rzeźby powstają, bo ona ma... Po pierwsze jest wyrozumiała, a po drugie mi nie przeszkadza, bo ja tu w mojej pracowni, tak to nazywam, spędzam bardzo dużo czasu, dlatego ten widoczny tam w tle telewizor też jest jakby moim kontaktem ze światem, żebym się całkiem już nie wyłączył, bo muszę też coś wiedzieć, co się w świecie dzieje. Ale generalnie sprawia mi to naprawdę ogromną przyjemność i to, że coś z tego powstanie, a może też da radość też innym, bo nie ukrywam, że przychodzi coś dużo do mnie dużo ludzi. No tematyka jest różna. No tak, te pierwsze rzeźby byli i rycerze, jest i sakralna rzeźba, jest rzeźba taka, no można powiedzieć, jakieś moje własne wymysły. Ale teraz w ostatnich 2 latach zająłem się rzeźbieniem postaci bajkowych. To tak jakby powstało też na wskutek, można powiedzieć, mojej wizyty w Zakopanem. Kiedy byłem na cmentarzu na Pęksowym Brzysku, gdzie pochowany jest Kornel Makuszyński, no tak pomyślałem sobie, przecież to on właśnie stworzył tego słynnego naszego Koziołka Matołka i może bym wyrzeźbił taką bajkę, taką figurkę. No i po przyjeździe wziąłem kawałeczek klocka i zrobiłem tego Koziołka Matołka. I tak byłem z tego dumny, kiedy żona go zobaczyła, przyznała się, że to była jej ulubiona bajka z dzieciństwa. No ale później się oczywiście znaleźli i inni. I ja sam swoje postacie zacząłem tworzyć, te, które ja lubiłem oglądać. I przyszła i siostra, i wszyscy inni po kolei. Każdy mówił, a może jeszcze to byś zrobił, a może jeszcze to. I tak w ten sposób w ubiegłym roku powstało 15 bajkowych figur. Między innymi powstał słynny Wilki Zając z naszej radzieckiej jeszcze bajki Nupagadi. Powstał Gargamel, Reksio, Bolek i Lolek, Krecik, Miś Uszatek. No i przyznam się, że miałem w ubiegłym roku w ogrodzie bardzo dużo odwiedzin, ale szczególnie tych małych dzieciaczków, które tu przychodziły. Były i grupy różne na odwiedzinach, ale nie tylko dzieci, bo i dorośli, jakby powiedzieć,
chętnie wracają w lata dzieciństwa, bo przecież to był nasz najpiękniejszy czas, beztroski czas. Czekało się przecież na te dobranocki. Taki bolek i lolek dzisiaj może jakby był zapomniany. Chociaż muszę przyznać, że niektóre dzieci zaskakują mnie bardzo, bo kiedy przyjechała tutaj z rodzicami, była u mnie na odwiedzinach taka mała Ola z Torunia, to ona wszystkie postacie bez zająknięcia potrafiła wymienić, mimo że to były te postacie z tych dawnych, dawnych lat. Kiedy ją zapytałem, a skąd ty to wszystko wiesz, to przyznała, że tata wieczorami czyta jej bajki. Bajki są znane, mimo że są z przeszłości. To najlepiej właściwie zapoznałem się z tym, kiedy byłem z kilkunastoma moimi rzeźbami na wystawie w Galerii Pomorza w Chojnicach. Było akurat to w okresie przedświątecznym, myślę o świętach tutaj wielkanocnych, było tak wielkie zainteresowanie, ale mówię i ze strony rodziców. Gargamel był niesamowicie oblegany, ponieważ Gargamel miał tutaj jednego zęba, to dzieci wyrywały mu go niemal codziennie. Ja go codziennie musiałem przyklejać, bo ten ząb cieszył się największym zainteresowaniem. I zdjęcia liczne, i odbierałem tam i gratulacje, bo naprawdę no, takie było zadowolenie, szczególnie ze strony, mówię, tych dzieci. No, czeka w kolejce cała plejada tych postaci bajkowych, bo nie ukrywam, że w przyszłości chciałbym też wyrzeźbić jeszcze te słynne amerykańskie postacie. Kaczor Donald, Myszka Miki, Goofy, Daffy i tak dalej. To jest tegoroczny wytwór. No, powstało to na przełomie listopada i grudnia. Jest tych postaci, jak ktoś dobrze zna, słynny wiersz Juliana Tuwima, posadził dziad rzepkę, to tych postaci jest wszystkich 10. No i w tle jest tutaj widoczny Pinokio, ten, którego kiedyś stworzył Giuseppe, a ten Pinokio jest to mój Pinokio, którego stworzyłem, a którego miałem już okazję zaprezentować w szkole podstawowej w Czechach. No i przyznam się, że dzieci naprawdę bardzo, bardzo były zainteresowane w ogóle, jak powstają takie postacie. Właśnie w szkole podstawowej ostrzegałem dzieci, żeby nie próbowały nigdy kłamać, bo ten nos będzie właśnie taki. I kiedy ten nos odłączyłem i przyłożyłem jednemu chłopcu do nosa i mówię, a jakbyś tak wyglądał? A on tak patrzy, źle bym wyglądał i mówi do pani, ja już więcej nie będę kłamał. I to było takie właśnie sympatyczne i fajne. Drewno najlepiej, żeby było miękkie, a do tego doskonale nadaje się lipa albo topola. Lipę raczej trudno jest zdobyć, topole znacznie łatwiej, bo w tej chwili topola traktowana jest właściwie jako chwast i w wielu miejscach jest wycinana. No i powiedzmy, że to łatwo jest mi zdobyć. No, korzystam, to nie ukrywam, też z pomocy ogromnej firmy Express. Oni mi to drzewo po wycięciu gdzieś tam odsprzedają. I powiem, że to jest też taka no, ogromna pomoc z ich strony, no bo mam po prostu zapewniony materiał, a to jest niesamowicie ważne. No, pierwszą czynnością, którą trzeba dokonać po wstawieniu takiego dużego klocka, to trzeba go koniecznie okorować. One często są mokre, ale to też jest dobre, bo w mokrym drewnie bardzo lekko, bardzo fajnie rzeźbi się. Nie? Drewno, jak wiemy, no, pracuje i potrafi później, po czasie, popękać, no, to jest jego taka natura. Naturalnie można zapobiec temu, powiedzmy, poprzez wkręcenie dobrej śruby, porządnej śruby, gdzieś tam na słoju. Śruba schowa się w słoje i jest niewidoczna, ale powstrzymuje proces pękania. No i ja też tak robię. No tak jak wcześniej wspomniałem, najlepszym drewnem jest niewątpliwie lipa. Ale no, z tą lipą są oczywiście problemy, dlatego trzeba się zadowolić tym, czym się ma. I topola też jest zupełnie przyzwoita. No, w mokrym drewnie dobrze się rzeźbi, bo po prostu, jakby to powiedzieć, dla piły, bo pierwsze te cięcia, większe, robię to piłą. Ja robię to piłą elektryczną, no, żeby tu nie było hałasu ani zapachu, żeby tu nikt gdzieś nie narzekał po sąsiedzku, że siedzę po nocach i rzeźbię. Więc te pierwsze, te grubsze, te większe obcięcia, wycięcia, robię to piłą. Natomiast te wszystkie takie dokładniejsze rzeczy wycinam już dłutem. No, do tego celu oczywiście potrzebne są różne dłuta.
i półokrągłe, i płaskie, i szersze, i węższe, w zależności od tego, no, co chcemy zrobić. Muszę powiedzieć, że nawet używa się takich nożyków zwykłych, ale też używam nożyków typu skalpel chirurgiczny, bo są one naprawdę niesamowicie ostre, aczkolwiek delikatne i przy lekkim, mocniejszym naciśnięciu pękają, ale za to do wyrzeźbienia jakichś bardzo dokładnych detali spełniają się doskonale. Jak już mam odpowiedni klocek i jeżeli ten klocek potrafi być nieraz garbaty, narośnięty, wykrzywiony, to do tego klocka staram się dobrać odpowiednią postać. Tak, żeby było z tego jak najmniej odpadków, albo powiem to inaczej, żeby jakaś postać przeze mnie sobie wymyślona, czy którą chcę stworzyć, żeby mi się w tym klocku po prostu zmieściła. Bo są postacie większe, postacie gdzieś, które muszą mieć rękę w bok rozłożone, nogę do przodu. Tak to też było widać na przykład przy tworzeniu tu dziada, posadził dziad Rzepkę, gdzie te postacie musiały być i w pochylonej pozycji, i ręce wyciągnięte do przodu. Widać tutaj na przykład łączenia gdzieś, bo nie jestem w stanie stworzyć, powiedzmy, z jednego wielkiego klocka, bo musiałby być to ogromny klocek, potrzebowałbym do tego dźwigu. A poza tym zakładam, że będę z tymi postaciami gdzieś wyjeżdżał na różne pokazy, dlatego muszą to być wszystkie postacie łączone. Są postacie, które są bardziej skomplikowane albo mniej. Generalnie liczę, że tak powiedzmy na taką postać w wielkości 1,70 m potrzebuje około 25 godzin. To jest kilka popołudni i rzeźba stoi gotowa. Jest to tak niesamowicie po prostu fascynujące, mówię dla mnie, i tak wciągające, że nie jestem w stanie kontrolować czasu. Często zagląda tu do mnie do pracowni późnym wieczorem żona, pytając, czy idziesz spać, ja jej odpowiadam, czekaj, jeszcze tylko to oko skończę. Po czym się okazuje, że minęły już 2 godziny, a ja nawet nie byłem w stanie skontrolować tego czasu. Ale bywa też tak, że rano wstaję, bo wcześniej wstaję do pracy i mam 10 minut jeszcze czasu, nie chcę być tam za wcześnie, to przez te 10 minut też potrafię, ale już wtedy muszę się kontrolować, coś jeszcze tam stuknąć, puknąć, i zrobić. W ogóle się cieszę, że natura mnie obdarzyła potrzebą małej ilości snu i dzięki temu mogę coś tworzyć. Pasja oczywiście, jak każda inna, bo ktoś ma łowiectwo, inny ma wędkarstwo, no trzeba powiedzieć tak prosto, tylko i wyłącznie w wolnych chwilach. No jeżeli jestem w pracy, jeżeli mam gdzieś jakieś wyjazdy, jeżeli jest sobota pracująca, czy jakiś inny termin, bo też trzeba i rodzinie poświęcić, no wówczas ten klocek czeka, a ja czekam cierpliwie na tą wolną chwilę, żebym mógł po prostu tutaj wpaść i coś zrobić. I to wtedy na przykład jest coś takiego, tak jak i w Sylwestra, chciałem dokończyć ostatnią postać, bo jakbym nie miał czasu na przykład dzisiaj już po nowym roku, ale ja chciałem to skończyć do nowego roku i w Sylwestra jeszcze po pracy, mając parę, no, kilka godzin czasu, po prostu jeszcze skończyłem tą ostatnią postać i wtedy miałem taką satysfakcję i zadowolenie, że jeszcze przed końcem roku udało mi się mój plan, no, wykonać. Przyznam się szczerze, że pierwsze rzeźby, jakie robiłem, to oczywiście próbowałem kredą rysować na okorowanych klockach mniej więcej wielkość, gdzie, w których miejscach mam dokonać cięcia. W tej chwili, ponieważ robię postacie bajkowe, staram się, żeby one wyglądały tak, jak wyglądały w rzeczywistości w tych bajkach. Wystarczy mi, że przyjrzę się danemu rysunkowi. Mam rysunek przeważnie wydrukowany z internetu. Przyjrzę się temu rysunkowi i to już mi wystarczy. Mam ten obraz, jakby powiedzieć, zapamiętany i przenoszę go po prostu od razu bezpośrednio na klocek, wycinając kształty. Bo kiedy patrzę na ten klocek, to ja w tym klocku już widzę tą postać, którą widziałem trochę wcześniej na obrazku. Często ten klocek trzeba sobie tak obrócić, żeby pasował do danej figurki, bo bywa też tak, że gdzieś jest sęk, że gdzieś jest próchno, więc to próchno może gdzieś być w okolicach, na przykład na plecach, ale żeby nie wypadło mi czasem na twarz, bo wtedy to po prostu cała figurka pójdzie w niwecz. Ale też można się ratować w jakiś sposób, bo drewno, wiadomo, przyjmuje klej.
I wtedy, kiedy się trafi gdzieś tam w środku rzeźbiąć na coś takiego jak próchno, wkleja się wtedy kawałek świeżego drewna i można wykonać dalszą część. No, mamy już końcową pracę, rzeźba powstała i co dalej? No tak, ona w tej fazie teraz, jaką widzimy, będzie czekała tak około 2 miesięcy, żeby w tej normalnej temperaturze pokojowej wyparowała z niej wilgoć, woda. Wówczas po 2 miesiącach będzie impregnacja, zabezpieczenie takie tak zwane drewna, normalnym takim impregnatem do drewna. I wtedy dopiero będą farby podkładowe i kolory. No akurat tak robię, żeby te postacie były tak jak w rzeczywistości, jak w tych bajkach i były ładne, kolorowe, bo to też ma dwuznaczne znaczenie, malowanie tych figur, ponieważ jest z drugiej strony zabezpieczenie przed atmosferycznymi warunkami, bo stoją one przecież na dworze. Efekty pracy czarnieckiego rzeźbiarza, jak widać, są naprawdę imponujące. Mieszkańcy Czarnego wielokrotnie mieli okazję je podziwiać przy okazji rozmaitych imprez plenerowych. Rzeźby postaci z bajek cieszyły się ogromną popularnością nie tylko wśród dzieci. Biorąc pod uwagę, iż kolekcja ta się stale rozrasta, już dziś można założyć, że stanie się niespotykaną atrakcją turystyczną i barwną formą promocji dla naszego miasta.